Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek. Dziś pogadamy o korupcji. O korupcji i o tym, co mogą zrobić kryptowaluty w temacie korupcji. Dobrego albo złego. Na tym się dzisiaj będziemy zastanawiać. A propos zastanawiania się, zastanów się, czy przypadkiem nie warto wziąć udziału w najbliższym spotkaniu internetowym, które poprowadzę niebawem i na którym nie tylko przeanalizuję sytuację ze świata krypto, która ma ostatnio miejsce, omówię to, co się dzieje na rynku, jak również przygotowałem dla Ciebie nowy bonus, nowy prezent i każdy uczestnik go otrzyma. Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD, ogólnie jest lipa, jeżeli chodzi o korupcję. 2 na 5 menedżerów państwowych przedsiębiorstw przyznaje, że zetknęło się z przypadkami korupcji i innymi nieprawidłowościami w swoich firmach w ostatnich 3 latach. Czyli ogólnie jakby tak sprawdzić ostatnie 10 lat i jeszcze tak wziąć pod uwagę to, że niektórzy menedżerowie pewnie nie chcą w żadnych ankietach się przyznać, bo nie daj Boże ktoś by zaczął czegoś szukać, to może się okazać, że prawie każdy menedżer w państwowych instytucjach widział korupcję, miał z nią do czynienia albo po prostu sam kasę za coś wziął. Dlaczego? Bo tak jak tutaj mówi pan Jeremi Mordasiewicz z Konfederacji Lewiatan, swoją drogą mnie zawsze ta nazwa interesowała, nazwali sklepy Lewiatan, ale nieważne, Belzebub, może będzie konkurencja. Dobra, do brzegu. Przez lata przyzwyczailiśmy się traktować państwowy majątek jako własność niczyją. To sprawia, że sektor publiczny dużo bardziej niż prywatny jest narażony na nadużycia, w tym korupcję. Tutaj to jest ciekawe w ogóle stwierdzenie, bo przecież tak jest, a może wręcz to, co jest państwowe, to przecież jest niczyje, bo politycy na pewno to tak traktują. Nie, politycy może bardziej to, co jest państwowe, uznają za swoje. Natomiast zauważ, jak często my, obywatele, uważamy, że coś państwowego to już nie jest nasze, bo to już jest państwowe. To tak jak ostatnio Wapniak, youtuber, robił ankietę, z której wynikało, że część ludzi, posiłkując się później jeszcze jedną ankietą na większej próbie ludzi, wyszło, że 12% osób w Polsce uważa, że 500+ jest finansowane z pieniędzy rządu. Czyli nie z podatków, bo taka była pierwsza odpowiedź, podatki, które ja płacę. Druga odpowiedź była podatki, które płacą inni ludzie. Trzecia odpowiedź była pieniądze rządowe. I 12% ludzi w Polsce myśli, że są pieniądze rządowe. Co to w ogóle jest za koncepcja? Bo tak to można by było powiedzieć, że upraszczają koncepcję tego, że to są pieniądze z podatków. Ale nie, bo pierwsza i druga odpowiedź to były pieniądze właśnie z podatków, moich albo cudzych. I to trzecią odpowiedzią były pieniądze rządowe i 12% osób w Polsce uważa, że istnieją rządowe pieniądze. Co to w ogóle by miało być? Że co, Kaczyński z Morawieckim przychodzą ze swoimi walizkami jako rząd, otwierają i mówią, dobra, z tych pieniędzy teraz coś finansujemy. Więc nie ma w tym żadnej dziwoty, że rzeczy prywatne zawsze są lepiej traktowane przez właściciela, że tak powiem, niż rzeczy społeczne. Czyli że na Twoim podjeździe dużo częściej będzie odśnieżone niż na wspólnym podjeździe całego osiedla. Chyba że się oczywiście ekipa zbierze i zapłaci. Natomiast, no wiadomo, prywatna służba zdrowia jest lepsza praktycznie zawsze od państwowej służby zdrowia. Prywatne firmy zazwyczaj działają lepiej niż państwowe firmy. Prywatne drogi częściej i lepiej są wyremontowane i utrzymywane w dobrym stanie niż państwowe drogi. My w Polsce jeszcze mamy coś, co nie wiadomo czym jest, bo to są drogi, które są prywatne, ale to państwo za nie płaci i my potem też jeszcze za nie płacimy, więc dziwne rzeczy. Tak czy inaczej, ogólna zasada taka jest, że jeżeli coś jest prywatne, i to jest plus kapitalizmu, który oczywiście ma swoje też minusy, no ale ogólnie tak jest. Jak masz swój komputer, to na pewno dbasz o niego lepiej niż o komputer w
pracy. Jak masz swój samochód, to na pewno trochę bardziej uważasz przy krawężnikach, niż jakbyś jeździł albo jak jeździsz samochodem służbowym. Tak to działa, no i to jest problem państwowych firm, których, jak czytamy w artykule na Business Insiderze, jest 1/5 na świecie. I te wszystkie firmy, w zasadzie nawet nie wiem, czy da się uniknąć tego typu korupcji, bo zawsze ta psychologia zadziała, że no to jest państwowe, no to jak w tej firmie coś nie wyjdzie, jak podejmiemy złe decyzje, jak coś, no, szlak trafi, to w zasadzie no co? To nic, no to czyja to strata? No przecież nie moja. Ja pójdę do innej spółki pracować i zarządzać. Także tak to działa. No i do tego korupcja aż się prosi, żeby przyjmować znajomych do pracy, co ogólnie normalnie nie jest złe w prywatnych firmach. To, że ty prowadzisz firmę i masz ochotę zatrudnić swojego syna, albo ojca, albo ciocię, to jest twoje święte prawo. To jest prywatna firma. I z uporem jakby maniaka dziwię się sytuacją, kiedy na przykład w Stanach ktoś pozywa pracodawcę, prywatną firmę, że on mnie nie chciał zatrudnić, bo nie wiem, bo jestem kobietą, bo jestem facetem, bo jestem czarny, biały, zielony. Prywatna firma. Co to w ogóle jest za absurd, że w prywatnej firmie państwo mówi komuś, kogo on może zatrudnić, a kogo nie. I co? My nie zatrudniamy grubych u nas, więc sorry, Wieczorek, ale ty u nas nie pracujesz. I co? I Wieczorek wtedy do Brukseli, do Trybunału, bo nie chcieli grubego. No a to jest prywatna firma, to mogą nie chcieć grubego, no. Co za problem? Oczywiście ta zasada nie powinna funkcjonować w sektorze publicznym, bo mówimy tutaj o firmach państwowych teraz i wtedy rzeczywiście, jeżeli ktoś został menedżerem spółki, która nie jest jego spółką, tylko jest spółką państwową, czyli naszą wspólną, to czemu to jego syn ma trafić na ważne stanowisko, a nie na przykład twój? No, widzisz, tu już ta zasada nie może funkcjonować, a funkcjonuje bardzo często, oczywiście za pieniądze. Korupcja pełną gębą i okazuje się, że mamy się pod tym kątem bardzo dobrze, ponieważ Polska w krajach tej właśnie wspólnoty OECD jest liderem, jeżeli chodzi o ilość państwowych firm. Czyli tutaj jest nacjonalizacja majątku, no i w związku z tym niczyj majątek, to można nim trochę przehandlować, coś kogoś przekupić, jakieś deale, jakieś przetargi takie, że wygra na pewno tamten, a nie ten. I tak dalej. Tego typu rzeczy się dzieją. I teraz to się będzie działo, dopóki będzie majątek państwowy. Natomiast co to ma do nas? W sensie do kryptowalut. Czy to ma jakiś związek poza tym, że no, kryptowaluciarze to są ludzie zazwyczaj bardzo świadomi tego, co się dzieje, jak działają takie podstawy ekonomii, gospodarki, polityki. Co jeszcze? Ano, chciałbym zwrócić Twoją uwagę przy tej okazji, że ten rak korupcji, że kryptowaluty mogą, i dzisiaj mówię tylko tak, wiesz, filozoficznie, tak sobie gdybam. Także to nie jest jakieś nie wiadomo jakie tutaj nie wiem, jakaś porada w co inwestować czy coś, tylko tak sobie po prostu luźno chciałem pogadać i zobaczyć w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Filozoficznie z pewnej perspektywy można założyć, że ten rak korupcji, jak tutaj jest to określone, dostanie przerzutów przez kryptowaluty. W sensie, no wyobraź sobie moment, w którym już pełną płynność mają kryptowaluty, są szeroko stosowane i oczywiście Bitcoin nie jest kryptowalutą do anonimowych płatności, to trzeba wiedzieć i pamiętać. Natomiast już Monero na przykład, czy PIVX przykładowo, to są kryptowaluty do tajnych płatności. No i takie Monero, no to ma tyle zaawansowanych schematów, skryptów, które powodują, że płatności są praktycznie totalnie nienamierzalne, no że można powiedzieć, że można czuć pełną anonimowość. I to oczywiście jest fajne pod tym kątem, że no fajnie jest robić anonimowe transakcje, bo to jest wkurzające, że dziś wielki brat patrzy na wszystko i musi wiedzieć, ile wydajesz na pizzę, kiedy kupiłeś bułki w Lidlu i tak dalej. Natomiast, jak już mówimy o raku korupcji, to wyobraź sobie te czasy, kiedy każdy polityk będzie miał portfel Monero. Wyobrażasz to sobie? I teraz polityk, menedżer, prezydent, premier i tak dalej. I tutaj oczywiście nie powiem, żeby wtedy mogło się jakoś wybitnie sytuacja pogorszyć, ponieważ chyba nikt nie ma wątpliwości, że ci wszyscy ludzie, którzy są u władzy, już dzisiaj biorą horrendalne pieniądze za to, za wszystko, za różne układy, kombinacje i tak dalej. Więc tu jakby chyba nie ma wątpliwości, że
ci ludzie już są skorumpowani, to praktycznie, albo nie praktycznie, tylko ogólnie w każdym kraju świata. No powiedz mi, jak to jest możliwe, że kobieta, która rządzi całą Unią Europejską, całym kontynentem, że ona nie umie zauważyć, że jak się przyjmie miliony ludzi z zupełnie innego miejsca świata, to będzie tu problem natury demograficznej i kulturowej. No niemożliwe, żeby kobieta, która ma taką pozycję, była tępa. Nie, to jest mega inteligentna osoba. To jest kobieta, która myśli bardzo inteligentnie, jej mózg pracuje. Naprawdę ona jest bardziej kumata niż większość nas tutaj wszystkich. Natomiast być może jakiś przelewik poszedł od kogoś, żeby takie rzeczy robić, żeby podejmować przedziwne decyzje, których my często nie rozumiemy. Jest przelewik i nikt nie musi rozumieć, co z tego. Co z tego, przelewik przyszedł i tyle. Swoją drogą ciekawe, jaki to mógł być przelewik i czy my, Polacy, którzy akurat jesteśmy narodem takim, no mówiąc delikatnie, z rezerwą podchodzącym do imigracji, zwłaszcza z pewnych rejonów świata i z pewnych kręgów religijno-kulturowych, to czy jakbyśmy zobaczyli taką samą kwotę na swoim portfelu Monero, to czy też byśmy nie klepnęli jakiejś tam ustawy, że tam pseudopomoc humanitarną będziemy organizować dla całego świata, chodźcie do nas, będzie fajnie. To jest zastanawiające. Tak czy inaczej, teraz jeszcze, mimo że są instytucje, które są skorumpowane, posłowie biorą łapówki, prezydenci, różni ludzie, prezesowie spółek, prezesi spółek publicznych, na pewno policjanci biorą łapówki, agenci jacyś CBA, CBS i tak dalej, i tak dalej. No wszyscy biorą, znaczy nie wszyscy co do jednostki, ale wszyscy jako instytucje, to jednak zawsze jest jakaś tam możliwość namierzenia ich. W sensie, no jak ktoś komuś daje gotówkę za jakąś ustawę, no to może gdzieś jest kamera, może gdzieś jest podsłuch usowy w restauracji, może ktoś coś zobaczył. Jeżeli no, przelewem klasycznym, to wiadomo, że się łapówek raczej nie załatwia. No ale jak jest wygrany przetarg przez jedną firmę, a nie drugą, to można dojść do pewnych danych i czasem wpada jakieś CBA komuś na chatę i go tam trzepią. I to się na całym świecie w różnych miejscach dzieje, że po jakimś czasie wychodzą jakieś afery poważne i oczywiście zawsze tak będzie. Wiadomo, że chcielibyśmy, żeby 100% tych afer było, żeby wyszło na światło dzienne, żeby sprawcy zostali ukarani i tak dalej. Wiemy też, że to jest nierealne. Natomiast czy przypadkiem dzięki upowszechnieniu się kryptowalut do anonimowych płatności to już będzie walka nie do wygrania w ogóle? Czy nasz współczynnik sukcesu, że tak powiem, w walce z korupcją spadnie do jakichś symbolicznych wartości? No wyobraź sobie, siedzi polityk i przychodzi do niego duży bank. Duży bank, powiedzmy niemiecki albo tym lepiej izraelski na przykład. I mówi, słuchajcie, zróbcie taką ustawę. My tu mamy projekt już napisany, bo jesteśmy kreatywni. Ogólnie zrobimy tak, że jak ją przyjmie Polska, no to nasz bank stanie się w krótkim czasie największym bankiem w Polsce, bo wszystkie inne banki nie spełniają warunków tej ustawy, więc będą musiały się zamknąć. No i co? Ustawy tutaj, czy to jest zgodne z konstytucją, z ustawami monopolowymi? Nieważne. Poseł albo grupa posłów mówi, dobra, tu macie nasz adres Monero. Zapraszamy do przelewu. No i nie mówię, że gdyby nie było kryptowalut, to by się nie wydarzyło, bo takie rzeczy się dzieją codziennie tak naprawdę. Tylko, że co któraś z nich wychodzi na światło dzienne. Pewnie to jest kilkanaście procent, no ale czasem wychodzi i czasem nawet się zdarzy, że ktoś zostanie ukarany. Wiadomo, że pewnie ci główni sprawcy to pewnie nie, bo to są zbyt grube ryby, no ale jednak często, jakby nie było, ktoś tam beknie za coś, za wywołanie jakiejś afery i tak dalej. Natomiast gdyby ten bank zapłacił przelewem w Monero, no to już wtedy to już operujemy wyłącznie na poszlakach. Czyli nawet jak wszyscy powiedzą, że była taka łapówka i z jednej i z drugiej strony wszyscy by się magicznie nagle przyznali, to i tak nie ma dowodu pod tytułem łapówka, czyli że przeszły jakieś środki, bo nie ma, no nie będzie to wtedy do zlokalizowania. Mało tego, może też być efekt psychologiczny taki, że skoro przyjęliśmy łapówkę i teraz nas jakiś CBS tutaj albo CBA straszy, że jak znajdą dowody, to coś nam zrobią, sadzą nas, będziemy się schylać po mydło w więzieniu, to
to może być taki efekt psychologiczny, że co z tego, jak ja wiem, że przyjąłem łapówkę w Monero. Czyli oni nie są w stanie niczego nigdy ustalić. No to mogą se gadać, nic im nie powiem. I to jest takie moje dzisiaj taka zagwozdka filozoficzna. Bo tak jak mówię, świat skorumpowany jest i na pewno wszystkie wszystkie instytucje państwowe w mniejszym lub większym stopniu są narażone na korupcję. Natomiast zastanawiam się, czy w momencie, kiedy już będą płatności ostatecznie nienamierzalne i nie będzie się nijak dało udowodnić i jakby każdy będzie o tym wiedział, że tak jest, no bo każdy wie, że istnieje Monero, że jest nienamierzalne, to zastanawiam się, jak to jeszcze na to wpłynie. Czy to przypadkiem nie zachęci jeszcze większą ilość osób, które dzisiaj może się wahają i mówią, dobra, no zakombinowałbym coś, przepchałbym jakąś ustawę, ale trochę się boję, że mnie wsadzą. Czy w przypadku, kiedy ktoś zaproponuje przelew Piwiksem czy Piweksem, Piweksem, ja bym w piwach przyjmował, no ale dobra, Piweksem powiedzmy, czy ktoś wtedy nie pomyśli sobie, kurczę, no w sumie czemu by nie, no to jest totalnie bezpieczne, także w zasadzie spoko. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, jakie macie na to spojrzenie. Tak po prostu chciałem sobie z wami ten temat omówić i poznać różne światopoglądy i spojrzenia na tę sprawę, żeby też się nie zamykać w tym, że kryptowaluty to zawsze jest wszystko hura optymistycznego i zawsze tylko rewolucja, anarchia, fajnie, tutaj odbieramy władzę bankom. Bo wszystko ma swoje wady, kryptowaluty również i swoje ciemne strony i dzisiaj stwierdziłem, że pogadajmy sobie, czy rak korupcji nie dostanie przerzutów przez anonimowe kryptowaluty. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Do usłyszenia i zobaczenia na YouTubie oraz na naszym spotkaniu internetowym już na dniach, do którego link znajdziesz pod tym nagraniem. Cześć!